Panie profesorze, rozważania o dziejach Rosji, o rosyjskiej specyfice nie mogą się odbywać bez odniesienia do Zachodu. To jest zresztą perspektywa samych Rosjan. Rosja wręcz czasem pożąda takiej westernizacji. Czasem nawet przegania Zachód. Mówię tutaj o wielkiej literaturze XIX wieku, rosyjskiej, Puszkin, Gogol, Dostojewski. A elity Rosji carskiej tuż przed upadkiem były już ściśle europejskie, właściwie. Poza tym Rosja wiele wchłonęła z tej cywilizacji europejskiej. Mówię tutaj między innymi o myśli filozoficznej. Dużo tego prądu płynęło z Niemiec. Choć i tak ta rosyjska myśl, wydaje mi się, że nie podźwignęła filozoficznej myśli niemieckiej XIX wieku. Ale te prądy płynęły również z Anglii, z Francji. I jaka jest rzeczywista wartość tych zasymilowanych pierwiastków, nieraz głęboko przeformułowanych, zmodyfikowanych, zniekształconych na gruncie rosyjskim, zyskujących tam nowe znaczenie, nową jakość w porównaniu z ich rodzimymi, zachodnimi, europejskimi odpowiednikami, czy raczej pierwowzorami. Długie pytanie. Dobrze, bo tak, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym XIX wieku to już najbardziej jest widoczne, aczkolwiek ta tendencja pojawia się od wieku XVIII. Elity rosyjskie, ta wyższa warstwa, czy warstwa oświecona, sama siebie definiuje jako Europejczyków i często lepszych niż ci mieszkający w Europie. Charakterystyczna wymiana opinii, zdań pomiędzy Czadajewem a Puszkinem w 1803, po rewolucji w Paryżu i po powstaniu listopadowym, jeden do drugiego pisze z żalem, nie ma już tej Europy, od której się uczyliśmy, no bo ona właśnie pokazała nam swoje oblicze rewolucyjne, rebelianckie, czy jak to określić. A ten mu odpowiada, nie przyjacielu, nie martw się, to my jesteśmy Europą. Czyli jest oczywiście w kulturze rosyjskiej bardzo, bardzo duży nurt, który znosi ten podział wschód-zachód, Europa-Rosja, ale w dosyć specyficzny sposób, polegający na odwróceniu miejsc w figurze podziału, to znaczy właśnie Rosja oświecona, powiedzmy, albo monarchiczna, legalistyczna, po ewolucji francuskiej jest lepszą Europą. To nas może dziwić, skąd to się bierze. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że otwarcie na różne wpływy europejskie w dziejach Rosji jest duże. Ono się zaczyna mniej więcej od Iwana III. Pierwsza duża grupa Greków, Włochów przybywa wraz z jego małżonką Zofią. I od tej pory powiedzmy wkład kultury zachodniej jest ogromny. I teraz jak duży? Powiedzmy. No, spójrzmy na taką kwestię, jak na przykład korpus oficerski. Koniec XVII wieku, początki panowania Piotra. To jest mniej więcej połowa, to są cudzoziemcy w korpusie oficerskim. A wśród wyższych oficerów, generałów, to jest 80%. Więc jeśli byśmy z tego punktu widzenia spojrzeli, zwłaszcza to się nie ogranicza tylko i wyłącznie do tej jednej dziedziny, ale to możemy później o tym porozmawiać, to czym z tej perspektywy jest Rosja? Jest Zachodem na Wschodzie. Jest częścią Zachodu przeniesioną na Wschód, która realizuje jakieś różne działania, no na przykład walczy o dominację w basenie Morza Bałtyckiego. To jest jakieś zadanie Rosji w polityce europejskiej. To jest autentycznie w polityce europejskiej. Stopień powiązania, powiedzmy, różnych rodów arystokratycznych, europejskich
no najpierw rodami bojarskimi, a potem arystokracją rosyjską jest tak duży, powiedzmy, że jak wybucha pierwsza wojna światowa, to dla elity niemieckiej, dla elity rosyjskiej to jest prawie jak wojna domowa. Między rodzinami. No oczywiście żołnierze to jest inna sprawa, ale ci, którzy rządzą tymi państwami, są niebywale ze sobą spokrewnieni. Więc to też trzeba brać pod uwagę. I po trzecie, przepraszam, że tak długo, ale jeśli można. Część tradycji zachodniej nie została przez Rosję w ogóle przyswojona i chyba nigdy nie została przyswojona. To znaczy tego, co w jakimś sensie jest fundamentem naszego wyobrażenia o Europie, a tego, co się kształtuje, no powiedzmy, w wieku XII-XIII, czyli połączenia chrześcijaństwa z tradycją filozoficzną, co w jakimś sensie buduje europejską umysłowość, tak? Jest przekazywane przez system szkolnictwa, to się albo nigdy nie przyjął, albo bardzo późno. W tej tradycji, o której pani powiedziała, czyli filozoficznie, ona się pojawia dopiero w XIX stuleciu. To jest kilka stuleci później. Także to jest jakieś ogromne niedopasowanie Rosji, ogromny rozdźwięk. No właśnie, bo z drugiej strony Rosja jest jednak tym imperium wschodnim, zbudowanych na filarach antyzachodnich. Prawosławie, Bizancjum, Imperium Mongołów, sowieckie. I czy te euroazjatyckie antyzachodnie inklinacje, czy one się nasilają, czy raczej ulegają atrofii? One się pojawiają. A myślę, czy one, bo można powiedzieć, że to, jak pani powiedziała, że one są euroazjatyckie, ale czy one są antyeuropejskie? To jest skomplikowany problem, no bo od kogo Rosjanie uczą się, że Eurazja, czyli to centrum subkontynentu, to jest jakieś centrum świata i tam Max Maxima, że kto panuje nad Eurazją, ten rządzi światem, no to od Harforda Mackindera, tak. Myśl geopolityczna przychodzi z Niemiec. Więc jeśli byśmy byli konsekwentni i wierni logice, no to myśmy powinni powiedzieć, że tendencje antyeuropejskie są angielskie i niemieckie. I te tendencje Rosja przyjmuje chętnie. My często niektóre typowe dla narodzin Imperium Rosyjskiego, nie wiem, czynniki, motywy czy procesy, identyfikujemy jako wywodzące się z tradycji, no nie wiem, azjatyckiej albo bizantyjskiej, nie dostrzegając, że one mają często proweniencję zachodnią i często wynikają z fascynacji Zachodem, czy też z dążeniem do kopiowania Zachodu. No na przykład orzeł dwugłowy. Tak? W badaniach heraldycznych my raczej prowadzimy do wniosku, że jest to orzeł Habsburgów. I jeśli Iwan IV miał powód komuś zazdrościć, albo na kimś się wzorować, albo do kogoś wyrównywać, to przecież nie do Bizancjum, tylko do cesarstwa. I to był ten jego punkt odniesienia. No, flaga holenderska. Nie przez Piotra, wprowadzona tylko przez Aleksieja Michajłowicza. Po raz pierwszy wciągnięta przez holenderską załogę na pierwszy statek budowany w stoczni rosyjskiej przez holenderskich budowniczy, orzeł się nazywał ten statek i tak dalej. To można by mnożyć. Więc raczej Rosja jest jakąś syntezą różnych tradycji, w których pierwiastek europejski specyficznie przefiltrowany i zapożyczany z pewnych, że tak powiem, nurtów kultury europejskiej jest przynajmniej od XVII wieku, tak? Jeśli nie wcześniej, bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie widoczny. A nie rozwijając już kwestii rosyjskich marzeń o osiągnięciu zachodniego dostatku, to jest oczywiste, czy Rosjanie pożądają czegoś od
Europy i od Ameryki. Częściowo już Pan odpowiedział na to pytanie, ale tak podsumowując tą kwestię. No, najkrócej mówiąc, czego pożądają, uznania za swoich. Niczym się od Was nie różnimy. W jednym zdaniu. Uznajcie nas za równych sobie. To jest chyba podstawowe żądanie i pragnienie. A jaką rolę na tym rosyjskim rozdrożu odgrywa Władimir Putin? Z jednej strony autorytarny car otaczony jakimś nietypowym jakim kultem, nieraz mistycznym. Tutaj mam na myśli górę imienia Putina, czy jego ikony. No powiedzmy, no na pewno idealne usobienie tych kompleksów, tak, tego kompleksu, o którym przed chwilą powiedziałem, tak, wobec Zachodu. Oczekiwanie, żeby świat zachodni uznał na przykład kogoś takiego jak Putin za niczym się nie różniącego, nie wiem, od Baracka Obamy, czy Gerharda Schrödera, czy kogokolwiek z obecnych polityków zachodnich. I uznaniem, że Rosja ma takie same interesy jak wszyscy i tak samo niemoralnie postępuje jak wszyscy, i żeby przestać ich pouczać. Czyli to jest idealne uosobienie tych kompleksów. Poza tym pani nazwała Putina carem. I teraz tak, oczywiście no, można powiedzieć, że zwykły pułkownik, jak i car. Tak? No ale to jak się zastanowić nad historią, to czy powiedzmy Dmitrij I takim był zwykłym mnichem, tak, a był pomazańcem Bożym, którego i tak zamordowali później. Więc to się zdarza. Lenin tam w dziełku Państwo i rewolucja marzył o tym, że państwem powinna rządzić kucharka, tak? A Katarzyna I jest, nie wiem czy trafnie, czy słusznie, ale jest nazywana praczką. Tak. Więc ideał był już dawno zrealizowany. Się udało, więc to jest jakiś paradoks, być może najważniejszy, definiujący przynajmniej wymiar polityczny, instytucjonalny Rosji, że tu mamy do czynienia z jednej strony z sakralizacją władzy, a jednocześnie z charyzmatem władzy, czyli specyficzną formą sakralizacji, a jednocześnie tego monarchę można zabić, monarchą może być ktokolwiek. W pewnej oczywiście sytuacji, przy spełnieniu pewnych warunków. I to może najlepiej oddaje wewnętrzne napięcie. W kulturze moskiewskiej, kulturze rosyjskiej, bo to nie jest kwestia tego dzisiejszej polityki, od takiego napięcia, powiedzmy, kultura polityczna Rzeczpospolitej była wolna. Nie mordowano nas królów. A właśnie, chciałabym przejść do jeszcze innej kwestii, w tym rosyjskim obrazie Zachodu. Dość przewrotne miejsce zajmuje Polska. Jesteśmy takim belkartem słowiańszczyzny, już z średniowiecza właściwie wizerunek diabła niekiedy nosił właśnie polski strój. No tak. I także gdzieś nawet spalenie wódki przed rosyjską ambasadą jest dla Rosjan tylko potwierdzeniem tego poglądu, tego przekonania. I Polacy mają być rusofobami, imperialistami, agresywnymi i niewdzięcznymi sąsiadami. I jak duża jest i skąd się bierze ta niechęć wobec Polaków? No nie wiem, czy trochę nie przesadzamy z tym problemem. Prawdę powiedziawszy, ja w osobistych kontaktach prawie że nigdy się nie spotkałem. Oczywiście w przestrzeni publicznej są takie wypowiedzi, no ale to jest jasne, że one takie są, bo muszą być, bo takie jest zamówienie, czy ktoś pewną rolę gra. Jest chyba jakiś taki zasadniczy kontrast w relacjach między ludźmi,
które wydaje mi się, że są generalnie rzecz biorąc dobre i łatwe do nawiązania. Znaczy nie ma chyba jakiegoś poważnego kulturowej bariery w nawiązaniu relacji między Polakiem a Rosjaninem. A jednocześnie istnieje jakieś ogromne nagromadzenie pewnych przekonań. I stereotypów. No tak, to można je tak nazwać, że to są właśnie stereotypy, które są chyba trochę wmawianiem sobie i innym jakiejś wrogości, ale to, co być może można tłumaczyć pewnym kompleksem, o którym wcześniej wspomniałem, bo powiedzmy, po co jest potrzebne mówienie, że nam Polacy to są Słowianie, którzy zdradzili słowiańszczyznę, czy tam, nie wiem, wysługują się Zachodowi i tak dalej. Znaczy po co? Żeby pokazać, że Rosja jest lepszą Europą, a to jest Europa gorsza. Czyli żeby obsłużyć ten kompleks. No, a każdy kompleks jest jednocześnie kompleksem wyższości i niższości. To z jednej strony, a z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak ogromną rolę w kształtowaniu się antypolskiego kompleksu wywiera wpływ Zachodu. Chyba pierwszym politykiem, który namawia cara Michaiła, żeby wyruszył na Polskę, jest Cromwell. I to się potem będzie powtarzało wielokrotnie, do czego się odwołując do wspólnoty antykatolickiej. To, że być może to jest jakby stoi taką ością gardle Polska, Rosji i komuś na Zachodzie, a o tandemie niemiecko-rosyjskim, czy najpierw prusko-rosyjskim, to już doskonale wiemy. Więc też trzeba pamiętać, że jeśli mówimy o inspiracji zachodniej w Rosji i wzorowaniu się na Zachodzie, to jest także często zapożyczenie z Zachodu antypolonizmu. Jasne. A nawiązując do tego, co Pan mówi, też troszeczkę na takim personalnym przykładzie, zmarła niedawno Natalia Gorbaniewska, rosyjska dysydentka. Ona należała do takiego grona intelektualistów, którzy właśnie starali się Polskę zrozumieć i Rosjan z Polakami zbliżyć. Na przeszkodzie stoją nie tylko niezałatwione sprawy, takie jak Katyń czy Smoleńsk, ale też właśnie wzajemna nieufność i oskarżenia. Więc jaką drogą według Pana należałoby podążyć, żeby te stosunki polsko-rosyjskie ułożyć? No tak, świetnie, że Pani przypomniała postać Natalii Gorbaniewskiej, która znaczy chyba nie tyle starała się, po prostu robiła, tak? I tą współpracę budowała. Wydaje mi się, że z powodzeniem. Przypomniała Pani o Katyniu, tak? Czy Katyń nas dzieli, czy może łączy? No bo w sumie jak wielu Rosjan włożyło dużo wysiłku, żeby tę kwestię zbadać, ile z tego, co wiemy o okolicznościach tej zbrodni, pochodzi od najpierw śled dziennikarskich, potem już badań historyków, a nawet pracy prokuratorów, przynajmniej w tym początkowym śledztwie prokuratorów wojskowych. Co nas tu dzieli, tak? To znaczy dzielą decyzje prokuratury rosyjskiej, decyzje sądów moskiewskich i decyzja Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, która w większości nie z rosyjskich sędziów był złożony. To oni tak zadecydowali, żeby ten problem nadal nie był załatwiony. Proszę zwrócić uwagę, ze szkodą dlaczego, albo dla kogo? Dla Polaków, dla Rosjan, czy też ze szkodą dla samej sprawiedliwości po prostu? Bo cóż zwykły człowiek może pomyśleć o sprawiedliwości, która powiada, że jest niekompetentna, żeby zawyrokować w sprawie w zasadzie oczywistej. W jakikolwiek sposób zawyrokować, tak?
ale przecież ten Trybunał podjął no, niebywałą wręcz decyzję, tak, że on nie jest kompetentny orzekać. No to jest kapitulacja, to nie jest nasza przegrana, albo jeśli nasza przegrana, to także chyba całej Europy po prostu. No i znowu, to oczywiście możemy powiedzieć, że stanowisko oficjalne rządu rosyjskiego tutaj było jasne, ono nam się nie podoba, ale znalazło zrozumienie na Zachodzie. I u polskiego sędziego, wchodzącego w skład Trybunału. A więc być może podział wschód-zachód, czy Europa i nie Europa, tak? On nie przebiega wzdłuż jakichś linii geograficznych, tylko tak jakoś w poprzek dzieli kraje, ludzi, społeczeństwa. No co z tym zrobić? Co z tym zrobić? No, być Europejczykami. Wbrew tej tendencji. O, to chyba tyle.